Tak, derby rządzą się swoimi prawami i myślę, że remis jest jak najbardziej sprawiedliwy dla obu stron. Był bardzo wyrównany, również hala była tak naprawdę pełna. Kibice również dopisali, także takie mecze chciałby się grać zawsze. Ogólnie bardzo miło się wróciło, bardzo fajnie spotkać się ze starymi znajomymi i mogę podsumować tylko, że bardzo fajnie wrócić. Tak, mogliśmy zamknąć ten mecz sekundę przed końcem i byśmy wywieźli stąd 3 punkty, ale tak jak już wspominałem, remis najsprawiedliwszy i każda ze stron mogła tak naprawdę w każdym momencie przychylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Dokładnie. Mecz tak naprawdę, zawsze jak gramy z nimi, to jest wysoki wynik i dzisiaj też powinno być, nie wiem, 10-10 albo 11-10 dla kogoś, ale tak naprawdę to był mecz chyba 2 bramkarzy. Skromnie, jeśli chodzi o bramki, ale sytuacji strzałów klarownych, słupki, poprzeczki było mnóstwo. W zasadzie my cały mecz kreowaliśmy. Nie przypominam sobie takiego meczu, żebyśmy mieli tyle sytuacji, tyle strzałów. Przeciwnicy nam cały czas piłkę oddawali, no ale Kacper zagrał też, trzeba to przyznać, super mecz i ma powiedzieć tylko remis. No na pewno, pierwsza połowa była słabsza niż druga. Gdzieś przypadkowy gol po stałym fragmencie, samobój. To nas trochę wybiło z rytmu, ale później i tak, mieliśmy tyle sytuacji, że te 2-1 to powinniśmy spokojnie dzisiaj wyciągnąć. Szkoda, bo to są 2 punkty stracone.